Wolontariusze Fundacji Nowe Kierunki nie składają broni w sprawie utworzenia Parku Nawojowskiego. Park miałby powstać na działce obok ulicy 29 listopada. To piękny i zadrzewiony teren, jedyny taki na znajdującym się tu osiedlu. Jak mówi Magdalena Matusik z Fundacji Nowe Kierunki, która jest mieszkanką osiedla Błonie, to miejsce bardzo licznie odwiedzane przez całe rodziny. W tym miejscu bardzo dużo osób spaceruje z psami, z dziećmi. Można spokojnie przejechać tam nawet wózkiem, bo są tak udeptane te alejki. Jest tam mnóstwo drzew, mnóstwo ptaków. Jak się tam wchodzi, to jakby w prawdziwym lesie, bo tam nie słychać po prostu nawet samochodów na ulicy. Bardzo ludzie proszą o to, żeby to tam zostawić i o to walczymy. Tym bardziej, że budowa domów wielorodzinnych na tym osiedlu wciąż postępuje. Niestety od jakiegoś czasu krótkiego jesteśmy zabudowani. W tym momencie już archiwum państwowe jest w trakcie podpisania, więc tam już będą budować, tam wycięli mnóstwo drzew. Są też prywatni deweloperzy, którzy już tam wybudowali na kolejne swoje bloki i następne chcą już budować, więc też już jest kolejna wycinka drzew przygotowana. Gdy pojawił się pomysł na utworzenie tu parku z prawdziwego zdarzenia, fundacja nie wiedziała, że działka została przekazana do Krajowego Zasobu Nieruchomości, czyli spółki Skarbu Państwa odpowiedzialnej za realizację rządowego programu budowy mieszkań. Właściwie na tym osiedlu bloków zarządzanych przez Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego mieszka już ponad 3000 osób. Budowane są na prywatnych działkach kolejne bloki, więc tych mieszkańców znowu przybędzie. Plan Krajowego Zasobu Nieruchomości zakłada, że na tej działce Skarbu Państwa miało powstać 180 mieszkań. Jak się okazało, inicjatywa utworzenia w tym miejscu parku zyskała mnóstwo zwolenników. Pod petycją podpisało się ponad 1300 osób. Działania fundacji wspiera także Liga Ochrony Przyrody i Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Na zaproszenie radnego Krzysztofa Głuca do Nowego Sącza przyjechał Michał Sroka, zastępca prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości, który wyraził zgodę na to, aby miasto zaproponowało inną działkę pod budowę mieszkań. Fundacja wystąpiła w tej sprawie z petycją do Rady Miasta. Poprosiliśmy także pana Krzysztofa Głuca, aby w naszym imieniu, w imieniu fundacji, w imieniu mieszkańców, zapytał prezydenta miasta Nowego Sącza, pana Ludomira Handzla, o to, czy w ogóle wyrazi zgodę na ewentualną zamianę. Wiemy, że pan Krzysztof Głuc jest już po rozmowie z panem prezydentem i ta wola jest. Po naszej stronie jest także Rada Miasta, ponieważ podczas posiedzenia Komisji Skarg, Petycji i Wniosków radni zgodzili się również, że to nasze rozwiązanie jest najlepszym wyjściem w tej chwili z sytuacji, żeby właśnie znaleźć inną działkę pod budowę bloków, ażeby zostawić właśnie to miejsce na urządzenie parku. Jeżeli się uda znaleźć inną lokalizację pod budowę budynków wielorodzinnych, mieszkańcy będą się mogli cieszyć z parku z prawdziwego zdarzenia.